Tom drugi, rozdział trzeci. Przez parę tygodni, poprzedzających porę żniw, w Bohaterowiczach panował wielki ruch prania i szycia. Do kilkunastu najmozolniejszych dni w roku przygotowywano się tam jak do wielkiego święta. Otwierały one skrzynie i wydobywały z nich najnowsze i z najlepszym smakiem na domowych krosnach z lnu i wełny wytkane spódnice. Ale młody Michał, pierwszy elegant w okolicy, który nosił spiczasto przystrzyżoną brodę i w górę zakręcone wąsy, od stóp do głowy ubrał się w dymkę koloru kanarkowego i w zgrabnej czapce, w nowych butach, z fantazją stał na pustym wozie, galopem prawie przez parę koni ciągniętym od jednego z domostw ku polu. Zwolnił nieco bieg koni, krzyżując się z innym wozem spiętrzonym górą snopów, na szczycie której siedział Jan Bohaterowicz, w podobnie nowej czapce, z szelkami skrzyżowanymi na śnieżnej koszuli, z lejcami w rękach. Nad Dniebnem fragment tekstu, tom drugi, rozdział trzeci. Na kilku snopach w jednym miejscu złożonych Justyna siedziała w zamyślonej postawie, z twarzą na dłoń spuszczoną. Uważnie, ciekawie przypatrywała się ruchom pracującego przed nią mrowiska ludzi. Ona także od dnia tego, w którym po raz pierwszy weszła do zagrody Anselma i Jana, od wieczoru tego, w którym wraz z nimi, wróciwszy z parowu Jana i Cecylii, pod dachem ich parę wieczornych godzin spędziła, odbywała podróż po kraju nieznanym. Przedtem, w bezpośrednim jego sąsiedztwie żyjąc, wiedziała o nim tylko, że istnieje. I wiedziała to w sposób obojętny, niewyraźny. Teraz przenikała w coraz dalsze jego głębie. Jak imion i dziejów wielu z tych roślin dzikich i pachnących, po które zawsze sięgała chciwie okiem i ręką, tak imion i dziejów wielu z tych ludzi już się nauczyła. Ta podróż po kraju natury, ku któremu zawsze pociąg czuła i ludzi, którym dotąd nie znała, budziła jej ciekawość i zajmowała umysł. Jak bujne kwiaty, rzeźbą rosą operlone i nieskończoną ilością barw jaśniejące, te poznawane z bliska widoki, prace, dzieje wpadały do tej wielkiej, ciemnej pustki, którą od dawna widywała ona, ilekroć przymknąwszy oczy, patrzeć usiłowała w siebie i w swoje życie. Teraz pełnym, bystrym, na wszystko uważnym okiem patrzała na to, co działo się przed nią. Czasem napełniają ją wielkie rozradowanie podnoszące się kto wie skąd. Może z łanów złotych, ze ścierni przetykanej kwiatami, z powietrznych ruchów sprawianych przez skrzydła ptasie i powiewy nadrzecznych wiatrów. Czasem wspaniała, choć prosta malowniczość widoku uderzała w nią falą zachwycenia, której prostowała ona swą kibić, tak jakby sama na wzór żniwiarek podnoszących w ręku kłosiste więzie, wnet powstać miała i niecierpliwie czy błagalnie nad głową wyciągnąć puste sedłonie. Przysadzistej Elżusi, z dala świecącej jaskrawą różowością swego kaftana i mnóstwem polnych maków sterczących nad jej czołem, tak prawie jak one wąsowe. Za nimi dwaj niedorośli chłopcy, żeli także, a jeden wielki, pleczysty, ruty chłopek z czerwoną twarzą i rzędem białych zębów wiecznym, kapiowatym uśmiechu ukazywanych, wiązał snopy, układał je w dziesiątki i pomagał do naładowania nimi wozu nieco młodszemu, lecz również pleczystemu i silnemu bratu.